No witam, witam! Kurz po gravel atak jeszcze nie opadł, a właściwie lepiej byłoby powiedzieć, buty jeszcze nie wyschły. Ale do konkretów, moi drodzy, co poszło nie tak na gravel atak? Edycja numer 3. No to po pierwsze, moi drodzy, musimy sobie ustalić kilka kwestii. Ja sobie wymyśliłem tak, że jednodniówki będę traktował jak wyścig, a dwudniówki i trzydniówki będę traktował rekreacyjnie. No i teraz, jeżeli ktoś ma zamiar traktować wyścig jak wyścig, to po pierwsze musi mieć mocną nogę pod ręką. Piekielnie mocną nogę pod ręką. Po drugie, dużo karbonitu. No musi być dużo karbonitu, 33 opony, szosowe buty, karbonitu w opór. Nie ma zmiłuj. Po trzecie, musi być bukłak, muszą być 3 litry na plecach, zero przerw, nie zatrzymujemy się, nic kompletnie. A po czwarte, moi drodzy, jeżeli nie traktujesz tego jak wyścig, to należy zignorować pierwszy i drugi, trzeci punkt. Ja podszedłem do tego ambicjonalnie, postanowiłem udawać, że się pościgam. No i co się wydarzyło? Wydarzyło się tyle, moja grupa albo tak trafiłem, albo po prostu większość zawodników taki była piekielnie mocna. Od samego początku bardzo szybki start, bardzo duże tempo. Pierwsza pięćdziesiątka to było ponad moje siły. Za dużo, za szybko. Trochę się przepaliłem, trochę korki wywaliło. Można by powiedzieć takie przedbombie lekkie. Później druga pięćdziesiątka. Nie będziemy pani przeszkadzać w rekreacyjnej niedzielce. Druga pięćdziesiątka. Trochę łapałem oddech, trochę stabilizowałem tempo, trochę łapałem siły. W miarę to sobie ustabilizowałem, usystematyzowałem. Co się wydarzyło? Grupa mi odjechała. Druga grupa za mną mnie wyprzedziła. Jadę, nikogo nie ma. Godzina mija, nikogo nie wyprzedzam. Mówię, no co jest? No konina odjechała mi, przyjadę na końcu. Wyprzedzam 3 osoby przez 1,5 godziny. Tylko dlatego, że zmieniali dętkę. No nic. Jadę swoje, nie ma co się tutaj oszukiwać. Druga pięćdziesiątka, druga tercja tak zwana. Zdecydowanie lepiej, zdecydowanie zawsze tempo równe. Systematycznie, piciu, amciu, wszystko pasuje. Jedna przerwa na 75 kilometrze, żeby kupić właściwie tylko wodę. Jedzenia miałem w opór do samego końca, tylko uzupełniłem wodę. Wtedy oczywiście te kilka osób, które udało mi się wyprzedzić, mnie wyprzedzili. Ale nieważne, jadę sobie do końca. Trzecia tercja, trzecie 50 km. Całkiem przyjemne, całkiem spoko. Już tutaj wszystko szło elegancko. Poza dwiema ulewami, które zlały mnie doszczętnie, ale to już tam mniejsza o to. Dojeżdżam do mety. 40 któraś pozycja na 260. Jak na kogoś, kto nie trenuje kompletnie, jeździ turystycznie, rekreacyjnie. Ja w tym roku chyba ani razu nie robiłem interwałów, żadnego treningu, może gdzieś tam na wiosnę, 1-2. Na szosie zrobiłem 150 km od początku roku, więc kompletnie zero treningów. 40 pozycja, nie jest najgorzej. No, jak na taką ekipę, co tam startowała, to myślę, że całkiem spoko. Ale już nie o pozycji tu mowa. Kurczę. Przede wszystkim trasa. Trzeba przyznać, że jest bardzo zróżnicowana, bardzo widokowa. Stosunek asfaltu do nieasfaltu całkiem spoko. Natomiast było trochę bruków, było trochę kostki brukowej, ale jak się później okazało, jest to słynna, legendarna niemiecka kostka brukowa. I jak to się tutaj mówi, jeżeli ktoś jedzie na gravele, na szutry do Wrocławia, a po kostce brukowej nie jeździł, to jakby nie był we Wrocławiu na szutrach. Także trudno, tak, no taka jest tutaj charakterystyka trasy. Było kilka wzniesień, gdzie można było trochę łydkę przygrzać. Dla takiego płaskopolanina jak ja, gdzie na co dzień praktycznie zero przewyższeń, to było optymalnie. Ktoś jak jeździ na co dzień w górach, to pewnie powiedziałby, że płasko. Jak ktoś jeździ po płaskim, to było to takie w miarę umiarkowane wyzwanie, więc też całkiem spoko uważam. No i teraz oczywiście trochę wiązało się to z tym, że żeby podjechać pod te wzniesienia, żeby zjechać tych wzniesień czy jakieś tam okoliczne dojazdówki, to była taka trochę pachulszczyzna, no takie trochę taka, trochę nierówności, trochę dziur, trochę takiej trawy, łąki, ale tak sobie teraz myślę już po jakimś czasie, że jeżeli chcielibyśmy się skupić tylko i wyłącznie na super wyizolowanych gravelowych szuterkach, to by trzeba było pewnie z tych wszystkich wzniesień zrezygnować. To by trzeba było z tych panoram zrezygnować. To by trzeba było z tych widoczków i krajobrazów zrezygnować, więc sam nie wiem, co by było lepsze. Teraz tak się zastanawiam, może i dobrze, ale trzeba przyznać, że tereny wymagające, trasa wymagająca.
trochę wytrzepało. No trochę wytrzepało, nie ma co ukrywać. Poza tym, tak jak ja miałem przypuszczenia na początku, gdzieś się sobie obserwowałem, też to jest dla mnie dziwne zjawisko, bo mi się wydawało, że ta pierwsza edycja Gravel Attack to była z jakimś hucznym przytupem mega popularna, a tam startowało 60 osób, 80 osób w pierwszej edycji. Później była druga w górach, tam było trochę więcej, ale też nieco ponad stówkę. Teraz trzecia edycja, 260 ponad, więc myślę, że rozwija się projekt Gravel Attack. No i co? Przede wszystkim spoko ludzie. Jeżeli chodzi o organizację, to jak zarówno uczestników, ekipa Inpika od Pomiarów Mocy, ekipa z Krakowa, Bike RS mieli swoje stanowisko Restrapa, gdzie można było się przyjrzeć z bliska torbom bikepackingowym. Podcast rowerowy, Piotrek z podcastu rowerowego chodził, robił wywiady z ludźmi. Był Pan Tygrys i jeszcze cała masa goultra.pl, jeszcze cała masa osobistości z internetu, z rowerowego, internetowego świata, więc całkiem bardzo przyjemna, miła atmosfera. Organizatorzy Piko, Marcyś, Iza też, spoko ziomki, więc to tu dużo mogę powiedzieć. Ogólna otoczka taka bardzo przyjemna, miła. Trasa również momentami przyjemna, miła. No jak były szutry, to były naprawdę prima sort. To już były klasyczne, idealne szutry. Trochę tych ujebków było, ale niech będzie. Przynajmniej coś się działo. No, czołówka przyjechała godzinę przede mną. No godzina na 150 km to jest przepaść. Nie ma co się porównywać. To są jacyś wyjadacze. No z szosy, ludzie z szosowcy, tam no kurde, na karbonitach, to mnie w czołówce nie zobaczycie. W każdym razie nie aspiruję do czołówki, nie aspiruję do jakichś wysokich lokat. Pierwsza połowa stawki, no 40 to jest nawet wyżej, tak? 1/3, 4/8, nawet jeszcze więcej. Wyżej mnie nie zobaczycie, ja jednak będę się skupiał na dłuższych trasach, przygodowo, turystycznie, rekreacyjnie. Tu ja zrobiłem, przez 6 godzin zrobiłem 5 zdjęć, no, trochę ponagrywałem, no bo wiadomo, no, materiał musi się zgadzać, no tutaj nie ma opcji, no ale za każdym razem, gdy trzymam się jakiejś grupy, wyciągam telefon czy wyciągam kamerę, to odjazd i nara, dzięki, było miło, także spoko. I teraz ja się zastanawiam, po co ja to robię, po co ja tak się męczę, po co ja tak się zażynam, po co ja to robię wszystko. I już wiem, po co ja to robię. Normalnie. Podbijacie do mnie. Zagadujecie. Zbijamy pojąteczki. Frywolne rozmowy. O wszystkim i o niczym. Jakbyśmy byli kumplami. Jakbyśmy się znali. No wy mnie trochę znacie, no ja was nie znam. Ale generalnie taki kontakt bezpośredni z wami, z widzami jest bardzo miły, bardzo przyjemny. To ja sobie to bardzo cenię i bardzo szanuję. Przed startem, w trakcie wyścigu, pogaduszki, głupotki, ploteczki. Po wyścigu. Także no... Po wyścigu za dużo nie nagrywałem, bo też tam rąbała muza z boomboxa, więc i tak by to YouTube mi zdemonetyzował, więc nie można było dźwięku nagrywać, ale było bardzo miło, sympatycznie, dziękuję za uwagę i co? Może się zobaczymy niedługo jeszcze gdzieś, na pewno się zobaczymy na Gravmagedon i tam będzie bolało okrutnie, ale to w sierpniu. Jeszcze się waham nad Shooter Masterem za 2 tygodnie, ale nie wiem. To też tak tydzień po tygodniu, góry, to moje nogi mogą tego nie wytrzymać. Coś miałem jeszcze z ważnych rzeczy. Jedzonko, było wyśmienite jedzonko. Dawno tak dobrego jedzonka po wyścigu nie jadłem. Były dwie opcje wege do wyboru. W sumie dobrze. Jak trzeba, to zjem mięso oczywiście, ale jak mam wybór, to wolę opcję wege. Dobre jedzonko było, było piwko, wszystko było, pakiet startowy, przyznam się szczerze, że jeszcze do pakietu startowego nie zajrzałem, ale chyba są wlepki, jest czepeczka, bardzo fajna i jest koszuleczka. Kremik jeszcze, kremik na wkładkę, na tyłek. Na obtarcia, na przeciwotarciu. Działa, sprawdzony, mam, używam. Spoko. Takie coś jeszcze. Nie wiem, co to jest. Do opon. Do opon czy do dętek? Restrapa. Łatki do... Do opon chyba. Takie małe, to się rozwija.
gdzie są różnego rodzaju łatki i klej, czyli do zestawu bezdętkowego, chyba gdy najedziemy na dziurę, która jest większa i mleko nie uszczelniło. To chyba o to chodzi. Bo nie wiem. Chyba tak. Nie było pamiątkowego medalu i dobrze. Ja jakoś tam nie jestem fanem. No rozumiem, ktoś sentymentalnie podchodzi do tego, fajnie mieć pamiątkę. Ja generalnie ze 40 medali leży gdzieś w garażu, to jest trochę dla mnie generowanie śmieci. Taki medal, no on cieszy przez tydzień, dwa, nie wiem, może miesiąc. Faktycznie, jeżeli to jest, no dobra, no jeżeli ktoś przejechał Wisłę Extreme, no to ten medal no może mieć znaczenie. Ale to przy takich jednodniówkach, to ja wiem, że te medale są aż takie super istotne. Właśnie mi się wydaje, że lepiej tą kasę gdzieś w jedzonko, piwka zainwestować i tyle. Są wlepki, co tam jeszcze było. Z takich nieoczywistych rzeczy jest trzy rzeczy, które na mnie zwróciły moją uwagę. To pierwsza, to był przegląd, który był realizowany przez Hultai Service. Też Hultai Bikes, też ekipa, która również gdzieś tam sobie była w to zaangażowana. Była kontrola rowerów. Czy są światełka, czy są lampeczki, wszystko, czy jest kask, czy się zgadza. I jak nie można byłoby tak, żeby nie być dopuszczonym, jeżeli się nie miało odpowiedniego oposażenia rowerowego. Więc był obowiązkowy przegląd. Było również obowiązkowe ubezpieczenie. Trzeba było mieć wykupione OC i NNW. To też sobie nie przypominam, żeby w jakiejkolwiek imprezie wcześniej taki wymóg był. Niektóre imprezy w ramach pakietu startowego mają jakieś ubezpieczenie grupowe wykupione, niektóre po prostu... No i tak cała odpowiedzialność spoczywa na uczestniku i tak zawsze się podpisuje oświadczenie, że to uczestnik odpowiada za swój udział. No ale w sumie z tym ubezpieczeniem wyszło tak, że ja ciągle o tym myślałem, ciągle zawsze gdzieś to odkładałem na bok, a to był temat, który gdzieś tam zawsze miałem, chciałem się w to zagłębić, więc w sumie jak trochę z przymusu, ale była okazja, więc sobie takie ubezpieczenie wykupiłem na rok. Jest. Nie zaszkodzi. Majątku to nie kosztuje. Was 8 dyszek czy 9 dyszek na rok. Spoko. I trzeci element to na trasie. Trasa była na Ride with GPS zrobiona i tam były takie segmenty oznaczone i na tych segmentach można było zdobywać premie czasowe i kto wygrał wszystkie premie, no to miał King of Gravel lub Queen of Gravel. Podobno była na ostatnią chwilę nowa wersja GPX-a, który powinien pokazywać na urządzeniu, gdzie się zaczyna segment, gdzie się kończy. Ja niestety tego nie opanowałem, bo wgrałem wcześniejszą wersję, która tego nie miała, a tej nowszej wersji na telefonie coś nie mogę wgrać. Nie mam pojęcia, jak wgrać GPX-a plik z telefonu na Garmina. To jest technologiczny... Nie udało mi się tego opanować. Więc to. I co jeszcze? Tyle. To wszystko chyba. Również też ciekawą opcją jest, że w trakcie zawodów było całkiem sporo imprez towarzyszących. Na torze kolarskim, który był jako miejsce startu, później odbywały się zawody na torze, ostre koło i takie tam karbany się brały, więc jak ktoś siedział, czekał, odpoczywał, no to miał okazję się przyjrzeć z bliska torowcom. I dzisiaj, czyli na dzień drugi, jest również organizowany coffee ride, jest również mały rozjazd organizowany i w innej lokalizacji, na innym torze wyścigowym, samochodowym, również są organizowane zawody dla ostrego koła, dla szosy, jakieś kryteria. Jest też shooterium dla gravelowców. Jadę tam, ale nie wiem, czy coś nagram. Jak tak, to zobaczycie za chwilę. Ale też jest ciekawa opcja na spędzenie weekendu. To chyba tyle z mojego coffee ride'u dzisiaj. Spóźniłem się tylko 45 minut. Mieli prawo nie zaczekać. Aczkolwiek Mała Czarna we Wrocławiu, jak ktoś nie zna, polecam. Bardzo pyszna kawka i bardzo bike friendly miejscówka. I ja tu dojrzałem kątem oka, że tu jest kemping. Czy ja bym sobie nie mógł przyjechać do Wrocławia pod namiot? Tu czuję, że pod Wrocławiem drzemią jeszcze niezbadane potencjalne gravelowe autostrady, które warto byłoby zeksplorować, więc czuję niedosyt jeszcze. Jadę sobie zrobić rundkę rozjazdową indywidualnie w ciemno, bez zaplanowania, a może już przypadkowo się na chłopaków natnę. W potocznym żargonie lokalsów Wrocław jest nazywany Shooterlandem.
No i ja nie mogę się nie zgodzić z tą kwestią. To jest spoko. Wracam tu koniecznie, ale tak bardziej rekreacyjnie, turystycznie, żeby sobie pograwelkować. Patrzcie, jaki klimacik. I tu miejscówka rowerowa. I tam kolejna. Jasny pies. Co tu się dzieje? Jadą hopy na szosach.